Mirska. Fenomenalna jakość pierwszej poznańskiej fotografki. Fotografia wydaje się dziś dostępna każdemu, jako jej odbiorcy i jako jej twórcy. Ale czy naprawdę, czy jako jedni i drudzy, nie działamy powierzchownie? Spróbujmy czytać fotografię tak, żeby wyjść poza tę powierzchowność. By to, co na niej ujęto, stało się dla nas fascynujące. Pokażę tu fotografię rzeczywistości, które czyta się na wielu poziomach i z wielu punktów widzenia. A dlaczego rzeczywistości? A co jest bardziej interesującego niż rzeczywistość? Życie. Ludzie. I co jest bardziej zaskakującego niż ich obraz ujęty w fotografii? Wielu pierwszorzędnych fotografów przyznaje, że fotografując świat wokół nas, nie zauważyli jakiegoś motywu, który dostrzegli dopiero na swoim zdjęciu. A my, odbiorcy, patrząc na dobre zdjęcie i to samo zdjęcie, za każdym razem dostrzegamy w nim inny szczegół. Magia fotografii, od co? Zwłaszcza, jeśli zacząć od fotografii dawnej. Przywołam w tym cyklu nazwiska i wydarzenia z fotografii poznańskiej, ponieważ sporo już o tym napisałam. A Poznań od początku istnienia medium fotografii, od 1839 roku, znalazł się w fotograficznej awangardzie. Już na samym początku, w listopadzie 1839 roku, w awangardzie był z punktu widzenia Polaków, ponieważ Polacy wydali tu pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika Louisa Daguerre'a w 3 miesiące po publikacji francuskiego oryginału. A 5 lat później niemiecki chemik i daguerotypista, jak wówczas nazywano fotografów, Aleksander Lipowicz, wynalazł tutaj pierwszy światłomierz optyczny. W połowie XIX wieku, kiedy daguerotyp zastąpiła fotografia kolodionowa, istniało w mieście już kilka pracowni wysokiej klasy. Prowadziły je ciekawe osobowości, ponieważ fotografem zostawało się wtedy z przypadku, w ramach eksperymentu życiowego. I tak na przykład Fryderyk Juliusz Aleksander Lipowicz, bo tak brzmiało w całości jego nazwisko, był chemikiem, ale był też trochę technikiem i fizykiem. I dzięki temu zaczął jako aptekarz w Lesznie, wspomniany daguerotypista w Poznaniu, a w końcu fabrykant w Poznaniu, później w Berlinie i w Wiedniu. Wśród poznańskich fotografów XIX wieku największą indywidualnością wyróżniła się jednak kobieta. 2 lata po ogłoszeniu wynalazku Lipowicza w Krakowie nie udało się polskie powstanie. Pewna 20-parolatka, gdzieś tam na Lubelszczyźnie, świeża mężatka, postanowiła uciec od męża z kochankiem konspiratorem. Po mężu była Mirska. Pod tym nazwiskiem miała później, dużo później, w 1875 roku, otworzyć pierwsze atelier w Poznaniu. I przy okazji zostać jedną z pierwszych polskich fotografek w ogóle. Miała talent i handlowy zmysł. Poza zwyczajowymi portretami szybko zaoferowała pierwsze albumy z widokami miasta. Zobaczmy najpierw, co potrafiła. Z jej pracowni wyszły m.in. słynne widoki miasta w powodzi 1889 roku. Pierwsze i jedyne zachowane fotograficzne świadectwa pokazujące lokalny kataklizm, który zresztą powtarzał się dosyć często i przez wiele lat. Kiedy jednak patrzymy na zdjęcie Mirskiej z poznańskich Garbar, rejonu najbliżej jej położonego przy rzece, koło portu, cisnął się na usta słowa Greka Zorby. Jaka piękna katastrofa! Wszechobecna tafla wody rozpościera się między rzadkimi budynkami, podkreślając dostojnie statyczną kompozycję. Na pierwszym planie leitmotiv klęski Zalania.
drewniana kładka, na której ustawiła się fotografka, ale na pomości przed kadrem. Stanęła nieco z boku, dzięki czemu uzyskała bardzo ciekawy, asymetryczny punkt widzenia. Kładka wychodzi na lewo od jej statywu, tworzy nieregularny łuk, skręcając kolejnymi pomostami na prawo, pod dom. Kładka wycina w ten sposób nieregularny akwen, ożywiany przez cienie na pomarszczonej tafli wody. Fasada domu, ujęta mocno skośnie, zamyka kompozycję od prawej. Ten dość ciemny element podkreśla kolejna ciemna, wręcz czarna plama, grupa ludzi, którzy stoją na ostatniej części kładki. Deski wyraźnie się pod nimi uginają. Wcześniej, naprzeciw nich, do pomostu na łuku kładki cumuje łódź z ludźmi, a od lewej zbliża się następna. W samym centrum, na osi kadru, stoi mężczyzna w płaszczu i kapeluszu, który jedną nogą stoi na kładce, a drugą opiera na dziobie zacumowanej łodzi. Kiedy tak opowiadamy o tym drugim planie, strefie ludzi wśród wody, odkrywamy, że statyka kompozycji jest tu tylko pozorna, że cały czas coś chyboce, ugina się, drży, kiwa. Że statyka to sytuacja wymuszona przez mężczyznę przytrzymującego nogą jedną z łódek, a przede wszystkim oczywiście przez fotografkę, która ustawiła towarzystwo i zażądała nie ruszać się. Ale i tak nic by z tego nie wyszło, gdyby nie udało jej się złapać dostatecznie jasnego momentu, żeby czas naświetlania był krótki. Dzięki temu większość ludzi się nie poruszyła, tylko dwie kobiety nie wytrzymały. I dzięki temu drugą łódkę człowiek w roli flisaka dał radę przytrzymać na żerdzi, którą wpycha w dno. To musi być ten w zaokrąglonym kapeluszu i czarnym płaszczu. Trzyma w ręce koniec żerdzi. Kompozycja Mirskiej jest za sprawą drugiego planu frapująca, podskórnie dynamiczna, doskonała choć. Ale o tym za chwilę. Obejrzyjmy najpierw tło. Można tu rozpoznać rozgałęzienie dwóch ulic. Tę po lewej wyznaczają spichlerze, mur, a dalej aleja między koronami drzew. Po środku, na rozgałęzieniu ulic, zagracone obejście jakiegoś zakładu. A dalej dwa budynki, jeden dość ozdobny, drugi to ślepa ściana kamienicy z napisami reklamowymi firmy A. Krzyżanowski. Od prawej jego strony biegnie natomiast druga ulica, która zaczyna się od domu przy kładce. Za nią stoją bardzo niskie domostwa, dopiero pod koniec znów kamienica. To biedna część miasta. I na rubieżach. Widok zamykają drzewa i zarośnięte przyrodą wzgórze. To, rzec można, pierwsze czytanie tego zdjęcia. Czytanie drugie może trwać znacznie dłużej i obfitować w niespodzianki. Tylko trzeba uważności, trochę wiedzy z poznańskiej topografii i historii. A w ogóle możliwe jest dzięki fenomenalnej jakości wielkoformatowej fotografii utrwalanej na szklanych negatywach. Dawała zapierającą dziś dech gęstość obrazu. Można go powiększać i powiększać niemal w nieskończoność. W powiększeniu można wyraźnie zobaczyć, że ciemny pas u dołu fasady spichlerza to wynik niszczącego działania stojącej długi czas wody. Sięgała, jak widać, wnęk okiennych na parterze i połowy wysokości drzwi. To prawie metr. Oglądamy zatem scenę ze stanu powodzi, trwającego wiele dni. Woda schodzi przecież powoli. To znaczy też, że Mirska wybrała się na fotografowanie powodzi dopiero, gdy niszcząca fala odeszła. Wybrała się, czy też pozwolono jej się wybrać? Miasto w czasie powodzi było dosyć dobrze zorganizowane. Pomagało wojsko, służby zajmowały się transportowaniem ludzi, policja to nadzorowała. W każdym razie Mirska miała dość odwagi, żeby wybrać się tutaj łódką i rozstawiać statyw z aparatem. To wymagało nie tylko odwagi, ale również zwinności. A miała wtedy 70. I na pewno nie nosiła spodni. Choć wcześniej, ho, ho,
i do tego była zdolna. Tu przytoczę parę faktów i domysłów z jej życiorysu, które wymagały dłuższych poszukiwań szeregu osób. Losy świetnych fotografów są nie mniej interesujące niż ich fotografie, a często giną w pomroce dziejów. Mirska używała trojga imion – Balbina, Emilia, Emma i tyluż nazwisk. Jej bujne losy odkrywa nawet nekrolog, a zmarła 7 lat po wydaniu albumu z klęską powodzi. Nekrolog zawiera niedopowiedzenia i zaskakującą niekonsekwencję w określaniu jej nazwiska oraz stanu cywilnego. Cytuję. Świętej pamięci Emilia z Zwierzchleńskich Mirska, w nawiasie Musiałowiczowa. W dniu wczorajszym po długich i ciężkich cierpieniach umarła znana właścicielka zakładu fotograficznego świętej pamięci Emilia Musiałowiczowa. Ciężką dolę przechodziła w życiu. Urodzona w Królestwie Polskim, wyjechała za swym narzeczonym, który po roku 1846 skazany był do ciężkich robót na Sybir, gdzie przepędzili kilka lat w tęsknocie za ojczyzną. Ciąg dalszy jest mniej więcej zgodny z prawdą. Chociaż ten narzeczony Musiałowicz i to nazwisko Mirska, choć w zasadzie to jest w nawiasie Musiałowiczowa. Tajemnicze to lub skandaliczne. Albo jedno i drugie. Czegoż to społeczeństwo nie wybacza, kiedy może stworzyć legendę? Pod rokiem 1846 kryje się odsyłacz do powstania krakowskiego. Młoda żona Mirskiego zakochała się zapewne podczas przygotowań do tego narodowo-wyzwoleńczego kolejnego zrywu. Podczas gdy konspirator Musiałowicz być może nocował w majątku jej męża, ponieważ Mirski majątkiem zarządzał. Kochanek nosił imię Jan, takie samo jak Mirski. Co dosyć ułatwiało sprawę, ponieważ przynajmniej nie bała się wpadki przy wymawianiu imienia. Czy korzystając z powstańczego zamieszania opuściła pierwszego Janka dla tego drugiego? Czy też, gdy w powstańczych rozruchach jej mąż został zabity? Tego się nie dowiemy. Prawdopodobnie. Ale wątpliwe jest, by w momencie, kiedy poznawała Musiałowicza, jej stan cywilny był uregulowany. Miłość to regulowała, to za nią pojechała na Syberię. Mirska była w owym czasie 30-latką, czyli w wieku, kiedy kobieta jest zdolna do wszystkiego i nosi w sobie największe zasoby kobiecości. Stanęła na głowie, żeby dostać się do jego twierdzy w Omsku, Tiurmu. Po niemal dekadzie kochankowie wrócili do kraju. Czy wtedy wzięli ślub? Czy kiedykolwiek? Akta osobowe Mirskiej w policji pruskiej, zachowane w poznańskim archiwum, są zafałszowane i trzeba je kompletować z dwóch odrębnych kartotek dwóch różnych kobiet o różnych datach urodzenia, to znaczy latach urodzenia, ponieważ miesiąc i dzień się zgadzają, i różnych imionach. W roku 1863 kochankowie czy małżonkowie poszli do kolejnego powstania styczniowego. I tym razem dobry los ich opuścił. Musiałowicza złapano i zesłano na Syberię, gdzie zmarł. Natomiast Mirska, o pseudonimie Kurierka, ponieważ była łączniczką w powstaniu styczniowym, na nazwisko pierwszego męża, Mirskiego, uciekła do Paryża, gdzie zaczęła się uczyć. I dopiero tam stała się kobietą naprawdę niezależną. Między innymi zaczęła uczyć się fotografii. Naprawdę doradzam
kobietom z wyczuciem artystycznym, aby ćwiczyły się na nieuprawianym polu fotografii. Ona wydaje się wprost dla nich specjalnie przystosowana. Autorka tych słów, Gertruda Casey Beer, jedna z największych i najbardziej wpływowych fotografek amerykańskich końca XIX i początku XX wieku, swoje pierwsze studio otworzyła w rok po śmierci Mirskiej. A życiorys Amerykanki, uchodzącej przecież za wyzwoloną, wypada doprawdy blado w stosunku do kolorytu losów, jakie miała Mirska. Polka w Paryżu. Mirska ma wtedy 45 lat. A kiedy przyjeżdża do Poznania w 1868 roku, jest dokładnie 50-letnia. Otwiera najpierw skład z modnymi towarami dla kobiet. Jej sława powstańcza i legenda paryska zapewne zjednują jej rodaków. Zdoła zameldować się w mieście jako młodsza o bagatela 30 lat. W policji zaborcy pracowało kilku Polaków, ale czy to naprawdę wystarcza, żeby nikt tam nie popatrzył na jej 50-letnią twarz, wpisując rok urodzenia 1848 zamiast 1818? Ależ tak, wszystko było możliwe. Wystarczy przypomnieć treści jej nekrologu. A co do dobrych rad dla kobiet Gertrudy Casey Beer, to Mirska wyprzedzała ją o kilka dekad. Gdy otworzyła swoje pierwsze atelier w Poznaniu, sukcesem natychmiast podzieliła się z innymi kobietami. Od razu zorganizowała dla nich kursy. Kobieta z aparatem. Wtedy. Przecież pokład łódki, gdy kładzie się na nim stopę, zawsze chyboczy. Kilka spódnic, które nosiły wtedy kobiety, trudno unieść, żeby zrobić to zgrabnie i pewnie. A trzeba jeszcze zająć miejsce na ławie, no albo utrzymać się na stojąco. Mirska musiała być świetnie zorganizowana, sprawna i kompetentna. Świadoma. Jej metamorfoza w fotografkę nastąpiła, kiedy skończyła lat 60. Metamorfoza w fotografkę artystkę, ponieważ zdjęcia Mirskiej są tak samo dokumentem jak dziełem sztuki. Wróćmy do powiększenia. Popatrzmy na strefę ludzi. Obecność każdego z nich nie jest przypadkowa. Reprezentują przekrój społeczny tego miejsca i zdarzenia. Na lewej łódce stojący mężczyźni są pracownikami jakichś służb. Jeden ma na pewno związek z obsługą powodzi. Jak już ustaliliśmy, trzyma w ręku żerdź do odpychania się od dna i nosi kapelusz, chyba z jakimś znaczkiem. Podobnie ubierały się wtedy służby porządkowe. Drugi mężczyzna w kurtce ma czapkę z twardym otokiem i również jakimś znaczkiem. Może też związany jest z obsługą powodzi. Dwaj chłopcy mają z kolei może związek z siedzącym mężczyzną. Ten swoją powagą sugeruje jakieś miejsce w klasie średniej społeczeństwa. Tak samo jak dwaj mężczyźni w kapeluszach. Jeden w następnej łodzi, a drugi z nogą na jedziobie. Z kolei trzech panów na tyłach przycumowanej łodzi robi wrażenie pewnych siebie robotników. Dwaj palacze z wybuchami czy fajkami mają proste czapki z daszkiem i kurtki, takie kufajki. Chłopak z tyłu w rozkroku, niby z dystansem, wyraźnie jest zadowolony, że znalazł się wśród fotografowanych. Kobieta w chuście jest pewnie miejscowa i wraca z miasta, z ucieszoną z wydarzenia fotograficznego dziewczynką. Pewnie starsza ruszyła się z powodu niezdyscyplinowania młodszej. Poruszenie utrudnia ocenę ich statusu na podstawie ubioru, za to nie ma wątpliwości, że obok stoi listonosz. Poczta działa nawet w powodzi. Ale jeszcze ciekawiej dzieje się w ostatniej grupie, na kładce po prawej. Przybliżona
i jakby wycięta od reszty obrazu grupa wydaje się prawie współczesna. Poza kobietą w opadającej jasnej chuście lub kapucy z jasnym wyłogiem na prawym skraju i dwoma dziwnymi sylwetkami obok osoby w płaszczyku i dziecka po lewej. Dopiero w powiększeniu jasne jest, że dokonano tu retuszu i właściwie trudno odgadnąć po co. Głowa kobiety zrobiła się za chuda, kapelusz osoby, która ją częściowo zasłania, za szeroki. Może tam są dwie osoby w kapeluszach? Ten retusz, wtedy powszechnie stosowany, zdradza, że w tej materii fotografka była mniej uzdolniona. Może brakowało jej przygotowania w pracowni malarza. Ale kompozycyjne wyczucie plus jakość klasycznej obróbki zdjęcia i bez tego zapewniają Mirskiej poczesne miejsce wśród fotografek artystek. Tylny plan zachowuje taką ostrość, że odczytujemy, jaki warsztat tam zalało. Fabryka ją tektur na dachy. Dach Pappenfabrik. Czytamy też, jaki jest tekst reklamy Krzyżanowskiego. Poleca materiały budowlane. Krzyżanowski zaopatrywał cały Poznań, m.in. w dekoracje sztukatorskie, fasad. Ozdobny pawilon za bramą to jego pawilon reklamowy. Z tekstu na kamienicy dowiadujemy się, że i fabryka tektur na dachy jest jej częścią. Krzyżanowski musiał ponieść spore straty, te porozrzucane wózki. Przed bramę wypłynęła cała skrzynia, która spłynie pewnie aleją drzew w stronę wiaduktu kolejowego na końcu jej perspektywy. To ówczesna ulica Wielkie Garbary na rozwidleniu z ulicą Piaskową. Do dziś zachował się z tego widoku jedynie pawilon reklamowy Krzyżanowskiego. Czytanie trzecie. Dosłowność obrazów dokumentalnych nie pozbawia ich warstwy symbolicznej. Obrazy zalania miasta autorstwa Mirskiej są symbolem podporządkowania człowieka sile żywiołu, ale są jednocześnie także symbolem siły zorganizowanego społeczeństwa wobec żywiołu, obojętnie jak złudna by była. Są wreszcie symbolem wcale niezłudnego zwycięstwa kobiety. Kobiety niezależnej nad wodą, nad upływem czasu i nad męską konkurencją. Ponieważ nie ona jedna była autorką zdjęć z klęski zalania, ale tylko jej zdjęcia przetrwały. A w tych długich sukniach i spódnicach biegała też po kładkach rozstawionych dla pieszych wzdłuż fasad i w poprzek niektórych ulic. Oczywiście biegała jak i inne panie wtedy, tyle że ona ze sprzętem. Potrafiła zrobić zdjęcie bardzo dynamiczne na głównym trakcie staromiejskim z kapitalną ilustracją tego rześkiego wysiłku organizacyjnego lokalnego społeczeństwa, by życie nie poddało się powodzi. A efekt był raczej odwrotny. Poddanie się wodzie i ułożenie z nią przez te kładki, pomosty, wozy, łodzie w oczekiwaniu na opadnięcie jej poziomu. Życie jednak tu w Re panuje niebywały ruch. Trwa nieprzerwana pielgrzymka ludzi z dolnego miasta do górnego, od rzeki przez stary rynek do nowych dzielnic. I widać oflagowanie miasta podczas kontrowersyjnej dla Polaków wizyty cesarzowej Wiktorii, żony Fryderyka III, przejętej powodzią. Skoro była przejęta powodzią, Polacy nie mogli jej ignorować. Salomonowym wyjściem podczas tej wizyty okazało się, poza udekorowaniem domów czarno-biało-czerwonymi sztandarami o barwach Związku Północno-Niemieckiego, czyli wtedy już barwami Cesarstwa Niemieckiego, czerwono-białymi prowincji poznańskiej. Tak, prowincja poznańska miała kiedyś czerwono-białe flagi. Od razu znać tutaj zawiłe stosunki narodowe w Poznaniu pod pruskim zaborem, skoro takie problemy trzeba było rozwiązywać. Z okien wyglądają ciekawe kobiety. Tylko kobiety. W głębi ulicy widać, że woda schodzi i odsłania zamuloną nawierzchnię. Dociera tu wysoki wóz wojskowy. Nie siedzi się na nim, a stoi. Na wysokości końskiego grzbietu. Zdaje się, wóz był pierwszym środkiem o lokomocji z suchej części miasta, a gdzieś bliżej mostu Chwaliszewskiego,
którego stronę wóz zmierza i na który prowadzi widoczna tu ulica. No więc bliżej tego mostu przewożeni ludzie przesiadali się z wozu na łódź. Zamiana była konieczna ze względu na przybierający, im bliżej rzeki, poziom i prąd wody. Ludzie suszą mieszkania. W starych domach mają jeszcze okna zewnętrzne, malowniczo otwierające się na zewnątrz. Tylko że powietrze podchodzące w górę w czasie pięknych, słonecznych dni nie jest zdrowe. Raczej morowe. Każda powódź poznańska zbierała żniwo wśród mieszkańców. Miejsce fotografowania jest doskonale opisane na narożniku budynku po lewej. Wystarczy powiększyć. Więc Breitestrasse po niemiecku. Ujęta od krzyżówki z Große Gerberstrasse. Po polsku skrzyżowanie szerokiej z wielkimi garbarami. Tymi, których rubieże widzieliśmy na poprzednim zdjęciu. Choć nie ma na szyldach polskich nazw ulic, to polski napis jest na szyldzie sklepu Gustawa Adama Schleyera w informacji o trzecim składzie. Znów te zawiłe stosunki narodowe w zaborowym Poznaniu. W powiększeniu rzesze ludzi na kładce gęstnieją. Rozmaitość ich ubiorów może być przedmiotem studiów mody Poznania końca lat 80. XIX wieku. Fenomenalna jakość fotografii. Widać dokładnie wojskowych na koniach w zaprzęgu wozu i tego przed zaprzęgiem. I ludzi. Ludzie na wozie mają rozpoznawalne twarze, indywidualność. Skupiony, towarzyszący im mundurowy, kobiety rozglądające się ciekawie w wejściu do jednego ze sklepów żydowskich, zamkniętych zresztą, ktoś stoi na deskach i łapie się za głowę. Po lewej kładkę przemierza kobiecina z kanką. Zrobiła pewnie zakupy u handlarek pod ratuszem i teraz wraca. Ale najmocniejszy jest plan pierwszy. Za sprawą swobodnie pochwyconych męskich głów w kapeluszach. Wąsaczy rozglądających się w rozbieżnych kierunkach. Co za nowoczesne ujęcie. I jeszcze ten przechodzień w dwurzędowym surducie z pochyloną głową i drugi, za nim, w eleganckim geście chwytający długą fajkę na tle dokładnie zarysowanej konstrukcji ulicznej lampy gazowej. Czy Żmirska nie wybrała decydującego momentu? Przy czym wydaje się, że dopięła tego z wysokości końskiego grzbietu. Dla polskich kobiet w dobie zaborów często nie było rzeczy niemożliwych. I to nie tylko w działalności obywatelskiej czy patriotycznej.